6 października wspominamy błogosławionego Izydora de Lua, zakonnika. Izydor urodził się 18 kwietnia 1881 roku we Flandrii. Jego rodzice byli bardzo pobożni, miał jeszcze młodsze rodzeństwo. W wieku 12 lat Izydor musiał zakończyć naukę w miejscowej szkole, gdyż zaczął pomagać rodzicom w gospodarstwie. Rodzice, kupując pole, zadłużyli się, dlatego też potrzebna była każda para rąk do pracy. W wieku 14 lat Izydor przystąpił do pierwszej komunii świętej i bierzmowania. Był dobry, pobożny, szczególnie czcił Pana Jezusa i Matkę Bożą. Pragnął też zostać zakonnikiem. Rozmawiał o tym z księdzem redemptorystą, który prowadził rekolekcje w jego rodzinnej parafii. Zaproponował mu, by wstąpił do zakonu ojców pasjonistów. Jednak to pragnienie Izydor mógł spełnić dopiero gdy miał 26 lat i ustabilizowała się sytuacja materialna rodziców i młodszego rodzeństwa. Wtedy wstąpił do klasztoru ojców pasjonistów w miejscowości R. Jednak dużym problemem dla niego była nieznajomość języka francuskiego, którym się tam posługiwano. Uczył się z wielkim trudem, ale z wielkim zapałem poznawał zasady życia zakonnego i był bardzo gorliwym, pobożnym i radosnym zakonnikiem. W zakonie przyjął imię Izydor od świętego Józefa. Znana była jego gotowość do pełnienia wszystkich obowiązków zakonnych. Wiedział, że wypełniając je, wypełnia wolę Bożą. Pracował w dwóch klasztorach jako kucharz, ogrodnik i furtian. Po 4 latach od wstąpienia do zakonu zdiagnozowano u niego guz w oku, które trzeba było w końcu usunąć. Izydor przypadkowo dowiedział się o tym, że rozwija się u niego choroba nowotworowa i jego stan jest poważny. Jednak tą wiadomość przyjął spokojnie. Wszystkie dolegliwości i coraz większe cierpienia przyjmował jako wyraz woli Bożej. Nigdy nie narzekał. Dopóki siły mu na to pozwalały, pracował. Ostatnim miejscem jego posługi była furta. Przyjmował ludzi, którzy przychodzili do klasztoru, a w czasie trwającej wojny przychodziło ich coraz więcej po pomoc. Pomagał jak tylko potrafił, a gdy gasły jego siły, modlił się jeszcze bardziej intensywnie i świadomie przygotowywał na śmierć. Kiedyś powiedział: czy może być większy skarb niż spokojnie umrzeć i wejść w wieczną błogość w niebie, gdzie wszyscy spotkamy się ponownie dziękując Bogu za dobroć i miłosierdzie, które nam okazał? Izydor zmarł 6 października 1916 roku. Miał 35 lat, z których 9 przeżył w zakonie ojców pasjonistów. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił brata Izydora de Lure błogosławionym 30 września 1984 roku. Powiedział wtedy o nim m.in. W błogosławionym Izydorze de Lure kontemplujemy przede wszystkim oblicze cierpiącego Chrystusa, w którym objawia się nieskończona miłość Boga. Nowy błogosławiony był w stanie pojąć najwyższą i absolutną wartość woli Bożej i zobowiązał się do wypełnienia jej we własnym życiu z miłością i ufnością na wzór Jezusa Chrystusa, który zawsze był posłuszny, zwłaszcza wtedy, gdy chodziło o wzięcie swojego krzyża, aby wypełnić wolę Boga Ojca. Tak wielka była uległość i gotowość, z jaką błogosławiony Izydor poddawał się we wszystkim woli Pana, by naśladować Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, że nazwano go bratem woli Bożej. Dotknięty jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób naszego wieku, rakiem, brat Izydor przygotował się na śmierć z taką samą łagodnością, z jaką żył, przyjmując tę dramatyczną próbę jako okazję do pełnego upodobnienia się do Odkupiciela, o którym rozmyślał w swoim życiu. Nowy błogosławiony zaprasza każdego z nas do stóp Chrystusa, który umarł z miłości, zachęcając nas do zjednoczenia naszych trudów i cierpień z trudami i cierpieniami Chrystusa, aby w ten sposób odnaleźć zbawczy i konstruktywny sens pracy, bólu i trudu oraz otrzymać ważne odpowiedzi na pytania dotyczące egzystencji. Niech pomaga nam wszystkim coraz lepiej poznawać i wypełniać wolę Bożą w życiu, gdyż nie ma innej drogi do prawdziwego szczęścia. Módlmy się.
Boże, dzięki Twojej łasce, błogosławiony Izydor wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.